I witajcie, jestem Hugh, witam was w pierwszym odcinku z takiego DLC do Resident Evil 5, dokładnie pierwszego DLC Lost in Nightmares. Jest całkowicie po angielsku, jak możecie już zauważyć tutaj. Chris lost his partner Jill on top secret mission some years back. Find out what happened on that mission. Czyli tak mówiąc w skrócie, tłumacząc to, Chris stracił swoją partnerkę Jill na ściśle tajnej misji parę lat wcześniej. Dowiedz się, co stało się podczas tej misji, tak? I w sumie przejdźmy do gry. Ten dodatek jest dosyć krótki. Ja zagram na amatorze, bo jestem słaby. No, i tak w sumie przejdźmy już do gry. Okej. Wchodzimy. Tutaj poznamy parę lokacji z pierwszej części Resident Evil. Coś jedzie ten. Z Resident Evil pierwszego, tak. Mamy te całe. Aha, tu chyba mapy. A nie, jest mapa, dobra. Z Resident Evil pierwszego. Okej. Tak, tu zbieramy jakieś punkty, w sumie nawet nie wiem po co, ale je zbieramy. Dobra, to musimy pociągnąć. Początek trochę grałem, czy bo już wcześniej próbowałem to nagrać, ale nagrałem tam no dosyć spory kawałek, na pół godziny, no tak powiedzmy sobie szczerze. No i musiałem przerwać ze względu na to, że mnie tam wołali po coś. No i wyszło to tak, że... Jako Macia stąd idę. Znowu się tego przeraziłem. Judging by their wounds, it looks like they were physically assaulted. I figure they're probably Spencer's security. Lord only knows what killed them. Roger that. We knew this. No. Miałem nagrane. Aha, ten nie wiedział, no dobra. Miałem nagrane. No. Ponad pół godziny odcinek, ale przerywali mi, musiałem gdzieś pójść. No to wyłączyłem komputer, po prostu wyłączyłem grę normalnie. Wyłączyłem wszystko. Ale wyszło na to, że gra się nie zapisuje, więc trzeba ją przejść za pierwszym podejściem. Ale ta gra nie jest długa. O, tutaj w ogóle wam powiem, to jest pierwszy smaczek. Te takie otwieranie drzwi z pierwszej osoby, to jest znane z... właśnie pierwszej części gry, gdzie mieliśmy takie właśnie animacje. Znaczy one były zupełnie inne, w sensie były jakby na cały ekran i no, ale odsuń się, głupia ty. To sobie możecie przeczytać, bo to jest jakiś tam pamiętnik, więc to sobie weźmiemy. I tak, skoro to jest... Ty, to jest strzelba. To widocznie jest to bardzo losowe. Bo poprzednim razem jak grałem, to tutaj był Magnum. Nie strzelba. Więc no, tak fajnie, w sumie ciekawie. Szczerze mówiąc. Ale dobra. Wychodzimy stąd, będziemy musieli pomóc przy skoku. Jill. No chodź tu, chodź tu. Bo nigdzie indziej nie pójdziemy.
To był pierwszy smaczek. Drugi smaczek będzie przy oknach, ale nie pamiętam teraz, gdzie to będzie, czy to będzie właśnie. Co ona znalazła? Karabin, o! Poprzednio znalazła snajperkę. Dobra, otwieraj mi te drzwi. Dobra, po co wychodzisz, jak tam musimy wejść? Tu musimy wejść, ponieważ tu musimy przeczytać ten dokument. A to nie wiem, czy nie za szybko. Czasami ty możecie przeczytać. No. I jeszcze muzyka. Jedna muzyka będzie taka bardziej znana. Czy jest coś? O właśnie. Nie wiem po co to zbieram. Czy to są jakieś punkty? Nie wiem, czy to coś będzie odblokowało dodatkowo. A i tak, skoro to jest amator, gram na amatorze, no to nie będę miał części potworów, które tutaj się pojawiają, tak? Generalnie amunicję trzeba oszczędzać. Nothing useful here. Dobra, jest useful coś. Sobie to od razu zmieszajmy. W ogóle coś amunicji mało tutaj jest. Poprzednim razem miałem więcej. Ona też. Czy mało jest tych dzbanów? Tak dziwnie aż. Okej. Wchodzimy tutaj. Aha. Tutaj przeczytamy sobie kolejny jakby pamiętnik. Co? O, tu jest amunicja, to ja sobie wezmę, bo teraz to... O, 20. Dobra, w sumie to mogę ci oddać. Okej. No ta ściana jest inna. I tutaj, wsłuchajcie się w tę muzykę. Albo to jest oryginał. Albo to jest przerobiona właśnie z pierwszej części. Dałbym wam posłuchać, ale się boję, że mi zablokują film. Czy zgłoszą prawa autorskie, a jak wszyscy wiemy, prawa autorskie to ścierwa. Znaczy w sensie YouTube, który się przypieprza do wszystkiego. Okej. Centaur Emblemat. Emblem. Tu się chyba teoretycznie powinien pojawić potwór. Ale jako, że ja gram właśnie na tym amatorze, no to go tutaj nie będzie. Generalnie potworów jest mało. Klimat tu jest kurde gęsty jak... No jak nie powiem co. Ale jest... Naprawdę klimacik jest. Aha, bo ona stąd zeskoczyła. A. No, teraz to ma sens. Ale tu. Jest tu klimacik naprawdę mega. Dodatkowo amunicji tu jest naprawdę niewiele. O! Szczekanie psa. I ostatnia szyba rozwalona przez nietoperkę. Co prawda w oryginale to pies wyskoczył przez to okno. Ale nikt się nie wiedzie czego. Tu chyba nie możemy wejść, tak? A ona może to otworzyć. W sumie nie kupię. Dobra. Ona tu jest nadrzędnym hakerem. Znaczy hakerem. A jest... czym ona jest? Ona jest... włamywaczką. Takie trzy hasła. Mamy dwa.
No. Spencer's Memories. No, tu sobie możecie przeczytać wspomnienia z Spencera, jednego z założycieli Umbrella Corporation. Okej. To się chyba powinno jakoś otworzyć, ale nie pamiętam teraz zupełnie w jaki sposób, ale dobra. Chodźmy tutaj. Tutaj się bałem. Znaczy, pierwsze części to ja nie pamiętam zupełnie. Te granaty się przydadzą. Znaczy, nie użyłem ich ani razu w poprzedniej rozgrywce, ale się przydadzą. Ty tu jest snajperka. Biery! Kurde, dwie bronie zada. No. Okej, mamy. Aha, dobra, pamiętam już tamto. To już pamiętam, co to trzeba. Kurde, to jest wkurzające, bo to się wszystko. O, nie sięgnę tego. No. Coś ty zebrała. Miny zbliżeniowe, ty, ale to też się może przydać, dobra. A teraz już nie możemy tak z buta tych drzwi. Możemy jedynie te takie. Wiecie, to takie. Gacek utknął. Trudno. Takie bramki małe, tak z buta otwierać. Teraz musimy iść, bo mamy poplamioną kartkę, na której nie ma nic. Musimy podejść do ogniska. Czy do ogniska, do ognia. W kominku. Born Paper. I na tej kartce pojawi się kod. Drugi bodajże. Hasło, drugie hasło. Tak, password 2. No i teraz wracamy do tamtego komputerka i go używamy. Tego hasełka. Ja będę starał się z częścioma potworami walczyć, a z częścioma jakby. Znaczy, część potworów zabija. Nie, no będę zabijał wszystkie raczej. Nie umiem nie zabijać potworów. Okej, dobra, używamy teraz tego hasełka. Znaczy, trzech haseł. No, to sobie możecie po raz kolejny przeczytać. On chyba był. A nie, to nie ten, dobra. Nieważne, bo w pierwszej części też odnajdujemy jakieś tam. Albert. Jakieś tam, jak to się nazywa. Aha. No i teraz to jest kolejna ciekawostka. To jest kolejna ciekawostka, ponieważ taka scena miała już miejsce w. Ale traf. No i już easy, uratowana. Ta scena miała miejsce również w oryginalnej pierwszej części. Dobra, lecimy tam do niej. Bo tędy nie przejdziemy. I zdobywamy korbkę, która nam jakby pozwoli przedostać się dalej, tak? Nie ukrywając. Aha, tam to znikło pod tym, no dobra. O czym się? Ty już masz, to ja sobie wezmę. Akurat i tak piątka była. No, tu jest kartka tak w sejfiku, no. Nie wiedzieć czemu, ale była. W ogóle teraz mi to idzie szybciej, bo wiem, gdzie co iść i co wziąć. Poprzednio to już tutaj. O, jeszcze błądziłem. Bo nie byłem pewny, co robić, gdzie czego szukać. A teraz to jest easy peasy. No, że tak to nazwę. O, tu są jeszcze przecież, kurde. No to ja sobie wezmę do tego. No ty masz do karabinu amunicję. Okej, okay, insert crack.
Dobra, ja se pokręcę. Ty leci, tam będziesz musiała mi otworzyć. No już biegnij, 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 biegnij. No masz! Okej. Okay. Aha, tu nie można kucać, dobra. Ale mogę się szybko odwracać. I tu będzie starcie z pierwszym potworem. Dosyć takim dzikim potworem. Więc... no będzie ciekawie, tak. No, z tym niestety będę musiał walczyć. That smells like blood. Okej. No nie, może coś tam jest, ale... No już go nawet chyba słyszymy. Okej, okay, to jest dla mnie. Wszędzie trupy. Aha, no dobra, bo jeszcze nie mam miejsca, to dobra, to niech ona to trzyma. Bo gdzieś tam widzimy go. Nie strzelaj tak głupio, bo pomarnujesz amunicję i będzie tego. Ale trzy bronie dostać? To trzeba uważać. Tutaj gdzieś jest to bydle. No. Okej, okay, padł. No nie powiem, trochę amunicji na niego poszło. Ja więcej strzał. Najwyżej się później z nią podzielę. Trudno. Ktoś musi mieć więcej. Tu będzie jeszcze jedno takie cholerne miłe przywitanie. Okej, okay, dobra, ty sobie to wzięłaś. Fuck. Okej. Okay. To jest coś, czego ci nie wybaczę. Mięśniako, okej. Okay. Padł. Kurde, ale to było... Pierwszy raz się tego tak wystraszyłem cholernie. On jeszcze z jakąś kotwicą lata. To jest zupełnie... Dobra, chodź tu. Będziesz mnie osłaniała. Bo tu gdzieś jest kolejny ten bydlak. To dobrze. Bo nawet ja siebie nie cover. Nie mów mi, że on się zbugował. Okej. Padł. Wymarnowałem sporo amunicji, to trzeba jakoś. Okej, kręć to. Więc tym ja to wezmę. To jest pewnie tylko... Nie pamiętam nawet, co tu jest. Ale podejrzewam, że tu jest tylko... klucz. No podejrzewam, że tu jest ten. A... Jak to się nazywa? B.
Co to miało być? Punkty. Tak, punkty. Okej. Zeskocz. A tu będzie szedł jeden. Gdzie on jest? A tu. Fucking hell. Ale ja go nie mogę trafić. Co jest z nim nie tak? Nie ma żadnej amunicji, laskę. Bo coś się zbugowali. Bo naprawdę, wiesz co? Nie, dobra, to jest słaby pomysł. Dobra, to teraz jeszcze muszę wziąć amunicję do pistoletu. Okej, to też może być. O, czekaj, co? Wejdziesz tutaj. Wejdź tutaj. Okej, dobra, ja osłaniam je stamtąd. Ja go wykończę. Okej. Fuck. Okej. Okay. Dobra, to ja może użyję tego teraz. No, ale ja nie mam amunicji do niczego. A ten gnój jest twardszy niż myślałem. Okej. Silver Crest. Coś tu jeszcze będzie? Raczej nie. Okej. Mechanizm, coś tam. Aha, teraz po prostu wystarczy, że podejdziemy do tego. I przechodzimy. No i dokładnie wam mówiąc, tak nie kłamiąc was, to ja tutaj skończyłem. Dokładnie w tym miejscu. Jill? I tutaj już zupełnie nie wiem, co robić. No, straciliśmy wszystko, więc te moje bronie... O, ale mamy... A. Taki granat. Okej. Trzeba uważać, bo tu jest ten bydlak. Co tam chodzi niby, ale no trzeba coś tam zdobyć, trzeba wymyślić, jak to zrobić. A to ten wielki śmieć, podejrzewam, że tego nie zabije. Okej, idź sobie. Sobie psie. Okej. Wejdź na górę. Na górę. I tu powinna być taka... O właśnie. O właśnie.
coś tam zdobyłaś? Nie. Okej. Oddaj to. Okej. Chodź tu, chodź tu. No i papa. To widziałem na YouTubie akurat. Saniter suspension shirt. Możesz wziąć to? Okej. Okej. I tyle? Może na tym. Na wyższych poziomach to jest trudniejsze. Może, nie wiem. Tam widziałem, że ktoś miał dwóch tych stworków. No, ale może... Może to tylko... tej jednej. Okej. A, to się ustawia tak jak... Nie, nie tak. Okej, ale wiecie co? Myślę, że to jest taki dobry moment na zakończenie. Więc jeśli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie co zapytać, to powiedzieć mi poradzić. Piszcie komentarze, jeżeli kanał wam się spodobał, chcecie być na bieżąco, subskrybujcie, więc cześć i do usłyszenia.